Cześć, siemanko, z tej strony Raszek, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj zagramy sobie Slay Bells, czyli taki w świątecznym klimacie horrorek. Idziemy z prezentem chyba do jakiegoś tam znajomego, czy tam jakiegoś naszej rodziny. No ale w trakcie coś się wydarzy z tego co opisu czytałem, ale więcej sobie nie spoilerowałem, więc zobaczmy czym jest Slay Bells. Mam nadzieję, że to będzie fajny, spoko horrorek, bo wydaje się, że to jest wzorowane na Puppet Combo i grach. Więc w sumie może być git. Zobaczmy. Okej, jesteśmy. Christmas Eve. Czy gwiazdka jest? I'm still taking my clothes off on this horrible... Okej. Okay. Musimy dostarczyć prezent Billiemu. Zanim będzie za późno. Nawet jestem ciekaw, czy ono w ogóle... Jestem ciekaw, czy ono w ogóle wie, jak... wyglądam. Czy to jest ten syn prawdopodobnie? No, czyli to jest, że jesteśmy kobitką, a on jest naszym synem. Czekajcie, bo sensitivity jest strasznie małe. Muszę mocno obracać. Okej. Mamy prezencik. Tu są ludzie, to idźmy tutaj może na razie. Bieganie jest? Jest. Kucanie jest. Press Q to display your current objective. Delivers Billy present, okej. Okay. Siema. Co tam? Widzę, że ciepło ci. O, Pani Mikołaj. Wersja edition uliczna. Okej. Okay. Druga pani. Pomocniczka Mikołaja. Wersja uliczna. To teraz zielona. Siema. A gdzie ja mam iść w ogóle? Mapa jakaś jest. A, dobra, już rozumiem. Ja nawet czy mogę, czy może mnie potrącić. Tam kolejna stoi. Słóweczka. Nie ma. To tu? To tu chyba. A, we just leave the present. Aha, zostawisz po prostu. Musimy wracać do domu. Jest cały świąt, Billy. I zostawię sobie prezent tutaj, gdzie chłop tutaj siedzi sobie. Nice, nice. O, latarkę mamy. No tak, no, normalny człowiek z latarką chodzi. Usia. A policyjka tutaj jest. Widzisz mnie? Policyjka tu stoi, oho. Coś tu się stało chyba. Zastanawiam się, co się tu dzieje. Muszę iść przez metro. O nie! Najgorzej. Przez metro. No, no co się złego może stać? To tutaj mam iść? Tak, subway. Czekajcie, jeszcze tutaj zobaczę, bo tutaj jakaś też stoi. Może to jest jakaś inna. A nie, taka sama jest. Mamy staminę, więc będzie ucieczka. Tak samo mamy skradanie. Nie wiem, czy bateria ma jakieś ograniczenia. Oho. O, i muzyczka się skończyła. To się zaczyna. Tasty burger. Ale bym zjadł sobie takiego. The cat and the mouse. Hot sausage! Merry Christmas. No, zaraz nie będzie Merry Christmas. Ta siekiera w menu... O, okej. Okay. Okej, okay. Ja mówiłem ci, nie za zimno ci jest? Gdzie niby został pozbawiony kończyn? Niby cały jest. Znaczy, no on już cały nie jest, ale... Wydaje mi się. Aha, i co tak na środku sobie tutaj leży? I tylko ja idę do metra. Czekajcie, bo trzeba... O! Co jest? Tu kolejny leży.
Ty, chodzi coś tam. Tam coś chodzi. Oho, Mikołaj chodzi. Co ja mam zrobić? Wydostać się z Subwaya. A papa chodzi tam, Mikołaj. Dobra, ma trasy. Mogę przejść? Mogę przejść. Wartarka niepotrzebna jest. Ty, wyjście już? Główne wyjście pewnie. Aha, potrzebuję łomu, żeby otworzyć, by się tramka zacięła. I się zacięły. Mikołaj pewnie będzie miał ten łom. Dobra, czekajcie, on tam wędruje, nie? Leży? Ty, ja mogę bić! Wrócimy ten łom, on tu jest. My za nim. Dobra, on ślepy jest. Kurde, tu nic nie ma. Musimy chyba tam zejść niżej do tego, do metra. Na tory. Nie wiem, gdzie on jest teraz. Jak przejdzie tutaj, to pójdziemy tutaj na dół. Albo tam muszę koło tego radyjka przejść, tam gdzie muzyczka gra. Nie ma go. Poszedł. Tyle. Policjant jest, on gliniarza zabił w ogóle. On tu przyjdzie, nie? Dobra, tutaj nic nie widzę, że było. Nie wiem, czy on latarki widzi. Jest łom. To ja się boję, że jak go podniosę, to triggeruję go, więc na razie nie podnośmy może tego. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Może broń będzie palna jakaś. Policjant, czemu broni? A, bo Mikołaj pewnie zabrał. Oczywiście. A, w ogóle pokazuje na minimapie te rzeczy też. Uhu! No bije cię! Dobra, jeszcze raz. Dostał 3 razy i przeżył to. Oho! Z łomu dostałeś. Dobra, miałeś siekierę, no ale to. Dobra, wie będzie iść. On ci triggeruje, więc musimy po prostu teraz ten. Szybko wydostać się. Dobra, easy. Do zrobienia. Wiemy, gdzie iść. Idziemy tu. Tutaj Mikołaj będzie. Tylko tu przedostaniemy się. Musimy. Kurczę, jak tu. A, możemy się cofnąć do tego pomieszczenia, on wejdzie i na koło. Dobra, wiem jak to zrobić. Wiem jak to zrobić. Na luzie.
Miś ten dyk? Nie, czekaj, nie ten dyk. Zrobimy tak, że my tu weźmiemy ten łom, sprowokujemy go tu i szybko ten dyk przejdziemy i uciekniemy. Nie wiem, czy on idzie już. Idzie. A on nie widział mnie. On nie widział mnie. On nie widział mnie w ogóle. Nie gadaj, że to takie proste będzie. Że go porobiłem tak easy. Nie no, żartujesz sobie. A dobra, jest kolejna część. Nie, to wyjście z Subwaya jest. Jesteśmy na zewnątrz. Do domu teraz dojść. O nie, on na zewnątrz będzie. Bardzo cicho. Ciekawa jestem, gdzie są wszyscy. Tam jest policyjka. On pozabijał wszystkich? Dobra, to nie koniec jeszcze. Nie wiem, co to było. On wylazł chyba z tego metra już. Ja mogę skakać. Why do I have to keep the lock in this gate? I'm lost across the home. Okej, nie możemy tego rozwalić na razie. O, Mikołaj idzie! Run! On bije mnie tam z tyłu. O, chłop tu jest. O, jestem po mnie. Mikołaju! Dobra, czekajcie. Ty, łomu nie mam już. By ten łom nic nie dawał. Czy musimy znaleźć kolejną rzecz? Okej. Okay. W sumie jakbym tam poszedł, to on pewnie pokaże mi, nie? Czekajcie, a tutaj? I nikogo na ulicy nie ma oczywiście. Standardowo. Czekajcie, ja tam pójdę. On striggeruje pewnie mi to. Mikołaj wędruje tutaj już. I w sumie nie wiem, czy on może mnie dogonić. O, może. Tu jest. On już tu jest i mnie goni. On tu już jest. Aha! Nie może uciec przed nim. Aha! To fajnie, że nie mogę uciec przed nim. Super. Czy jak mnie znajdzie, to już koniec jest. Ej, no to bullshit to jest. Jak ja przed nim uciec nie mogę. Czy on tu już jest ogólnie? Ty, a jak on tu wskoczył na górę, też mi pewnie dziabnie. Nie wiem, co mam zdobyć ogólnie. Pewnie tam, gdzie ten chłop leży martwy. Tu coś leży, patrzcie, widzicie? Na mapie. Pickaxe! Dobra, dawaj gnoju. Gdzie jesteś? Teraz się pobawimy.
Teraz zatańczymy z Mikołajem. Nie wiem, czy to mi starczy ogólnie, żeby zniszczyć to. Ale tak, bo to płot przecież jest drewniany, więc powinno być git. Mnie goni? Chyba nie. Okej, okay, muszę klucze zdobyć jeszcze. Okej. Okay. Czy kluczyki do zdobycia. Pytanie, gdzie jest Mikołaj teraz? Tu nie. Okej, okay, muszę metrem pewnie przejść. Pewnie metrem trzeba będzie przejść. To jest furgonetka ogólnie. Może zobaczyć, czy w niej czegoś nie ma. Nie. Czy musimy iść tym, znaczy metrem, musimy iść na górę. Go nie widzę w ogóle. On tam chyba dalej siedzi. To czy ja gdzieś dojdę tutaj w sumie? O! A nie, doszedłem gdzieś. Gdzieś jestem, patrzcie. On tu jest, na 100%, nie? Jest kilka rzeczy na mapie. Jest kolejny trup. Ciekawe, czy go mogę jakkolwiek zabić tym. Broń! Co ty gadasz? 4 naboje. Nie no, dawaj broń. A nie, nie muszę kluczy zabrać, źle przeczytałem, ja muszę ten. Uciec z pociągiem. Znaczy trakami, no. Torami. 4 naboje, pewnie za mało. O, już 12. I aks. Nie no, broń palna, jaka tam aks. Ej, dziki, on leży. Coś tu jest. Garbage day. To jest chyba miejsce, żeby się dozbroić. Dobra, mamy czekać. A, tutaj nie ucieknę więcej. A, tutaj strzałka mi pokazuje. Bo tutaj ta siekiera leży, nie? No. Czekajcie, jeszcze tam z dala jedna rzecz leży. Coś jeszcze leżało. Amunicja kolejna. 20 sztuk. Kurczę, ta siekierka nie jest... Znaczy ten broń nie jest taka dobra, ja... Muszę go chyba przy ławeczkach trzymać. Muszę go przy ławeczkach chyba trzymać. Kurde, on tyle dostał. Przy ławeczkach musimy go trzymać, bo dużo HP ma. 16. Wiecie co, będziemy musieli go po prostu tutaj trzymać. W kółko się kręcić. Przeskakiwać, bo prawdopodobnie nie będziemy mógł tego przeskoczyć. Bo o, ja nie ucieknę przed nim, on jest za szybki. Ci o tym mówię, nie? Łatwo z tobą. Gdzie ty do eksperta? Easy.
Zabiłem Mikołaja! Jej! Wesoły świąt! GG! I easy z nim. Moi mili, to był Slaybells. Mam nadzieję, że wam się podobało. Spoko horrorek, króciutki. Fajnie, że może było killera zabić. Dziwne trochę, że nie dało się przed nim uciec normalnie. Trzeba było kombinować, bo on za szybki po prostu był. Ale tak czy siak, bardzo fajny w takim klimatycznym, w świątecznym klimacie horrorek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I słyszymy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się. Hej!